Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Ryszard Niemczyk urodził się w 1974 roku w Bielsku Białej. Przydomek rzeźnik nadano mu jeszcze w dzieciństwie i nawiązywał on do zawodu jego ojca, który prowadził masarnię. Jako że w odróżnieniu od większości późniejszych kolegów po fachu wychowywał się w dobrze sytuowanej rodzinie, w zasadzie nie miał powodów, aby wkraczać na drogę przestępstwa. Młody Niemczyk postanowił jednak inaczej i po ukończeniu liceum ogólnokształcącego związał się ze świadkiem kryminalnym pod Beskidzia, między innymi ze złodziejami samochodów. W 1994 roku po raz pierwszy trafił za kraty. W zakładzie karnym w Wadowicach poznał Adama Korczaka, pseudonim Dziadek, z którym 5 lat później dokonają najgłośniejszej egzekucji w historii polskiego półświatka. Jak zeznał Korczak, 20-letni wówczas Niemczyk w więzieniu czuł się zagubiony i zagrożony, przez co on jako recydywista z 15-letnim stażem postanowił otoczyć go opieką. Rzeźnik później za tę pomoc wielokrotnie okazywał swoją wdzięczność, między innymi poprzez wysyłanie dziadkowi paczek do więzienia. Po powrocie na wolność Niemczyk kontynuuje przestępczą działalność. Organizuje grupę, która dopuszcza się uprowadzeń dla okupu, między innymi kierowcy rajdowego Macieja S., za które gang zgarnia 800 tysięcy złotych. Bandyci dokonują również rozbojów i podpaleń. W międzyczasie Niemczyk poznaje Ryszarda Boguckiego, multiprzedsiębiorcę, zdobywcę srebrnego asa polskiego biznesu, sponsora wyborów Miss Polonia, hotelarza i handlarza luksusowymi autami. W drugiej połowie lat 90. Bogucki jednak coraz częściej widywany jest w towarzystwie tuzów świata przestępczego, zwłaszcza Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. 26 listopada 1999 roku grupa Niemczyka, do której należał wspomniany wcześniej Dziadek, dokonała napadu na konwój Prosper Banku w Bielsku Białej, w czasie którego zrabowano 600 tysięcy złotych. Po napadzie Korczak popadł w konflikt z Niemczykiem, ponieważ ten najpierw miał mu przekazać działkę ze skoku w wysokości 75 tysięcy złotych, a następnie ją odebrać, informując, że będzie wydzielał mu pieniądze na bieżące potrzeby. Decyzja rzeźnika być może nie była zupełnie bezpodstawna. Zeznający w sprawie świadkowie twierdzili, że Korczak był osobą rozrzutną, potrafiącą jednego wieczoru wydać kilkanaście tysięcy złotych, stawiając wszystkim gościom baru, w którym biesiadował. Ponadto, jak wynika z relacji świadków, miał nadużywać alkoholu. Kłótnia między kompanami była na tyle poważna, że ich drogi niemal całkowicie się rozeszły. Według relacji Adama Korczaka, Niemczyk próbował załagodzić konflikt, kilkukrotnie proponując spotkanie pojednawcze. Dziadek nie chciał z nim rozmawiać, ale jak przekazał śledczym, gdy na początku grudnia 1999 roku Niemczyk zaproponował mu wyjazd do Zakopanego, ten zgodził się, licząc, że odzyska wówczas swoją część zrabowanych pieniędzy. Ich wyprawa do stolicy Tatr jest również początkiem najgłośniejszej egzekucji w historii polskiej mafii, czyli zabójstwa Andrzeja Kolikowskiego, pseudonim Pershing. Obaj jednak będą później zgodnie twierdzić, że nic nie wiedzieli o planowanym zamachu. Po 23 latach tamte wydarzenia wciąż budzą wiele kontrowersji. Dotyczą one zwłaszcza wyroków, jakie zapadły w sprawie, ale również wiarygodności świadków i wreszcie ustalenia samego przebiegu zamachu, który według oceny sądu potwierdzonej prawomocnymi wyrokami był następujący. W piątek 3 grudnia w godzinach wieczornych Andrzej Kolikowski, Pershing, przyjechał do Zakopanego wraz ze studentką Patrycją R. i zamieszkali u znajomego Adama W. Tego samego wieczoru w hotelu Bankowiec zameldowali się Ryszard Niemczyk, Ryszard Bogucki, Adam Korczak oraz Jan L. Niemczyk i Korczak do Zakopanego wyjechali z Tych.
natomiast Bogucki wraz ze swoim kierowcą Janem L. z Warszawy. Później auta zatrzymały się na tzw. Zakopiance i Bogucki przesiadł się do samochodu Niemczyka, zaś jego kierowca ruszył za nimi. Nazajutrz Jan L. odjechał z Zakopanego, wyraźnie chory Bogucki przyjął leki i pozostał w pokoju, zaś Niemczyk i Dziadek pojechali przed Polanę Szymoszkową, aby wypożyczyć narty. Po południu już w komplecie pojawili się tam ponownie, jednak po zjedzeniu obiadu w pobliskiej karczmie wrócili do hotelu. Następnie Niemczyk i Korczak udali się do baru Riders, znajdującego się przy ulicy Krupówki 81B, którego właścicielem był Piotr Esz, znajomy rzeźnika. Tam Niemczyk od mężczyzny z Krakowa zamówił telefonicznie kradzione auto, które odebrał w godzinach nocnych w okolicach Nowego Targu. Następnego dnia, w niedzielę 5 grudnia, Kolikowski wraz z Patrycją R. oraz znajomym Wojciechem U. po śniadaniu udali się na Polanę Szymoszkową, gdzie do godzin popołudniowych jeździli na nartach. W tym samym czasie, mimo rezerwacji opłaconej do 6 grudnia, wszyscy trzej mężczyźni opuścili hotel Bankowiec i Audi A6 Niemczyka ruszyli w kierunku Polany, na której jeździł Pershing. Po zaparkowaniu auta w odległości kilometra od wyciągu, Niemczyk i Dziadek pojechali taksówką po sprowadzone w nocy Audi 80. Kiedy wrócili na miejsce, dołączył do nich Bogucki, zaś Niemczyk przełożył ze swojego auta do kradzionego Audi kanister z benzyną i ruszyli dalej. O 13.30 wjechali na parking przed Polaną Szymoszkową i zaparkowali na wprost do drogi głównej, naprzeciwko srebrnego Mercedesa Pershinga. Za kierownicą auta siedział Niemczyk, z jego prawej strony Bogucki, zaś z tyłu Adam Korczak. Zamachowcy czekali w pojeździe przez około 2 godziny, do czasu, aż ich oczom ukazał się Pershing, który po wyjściu ze stoku ruszył w kierunku swojego samochodu. Kiedy Kolikowski nachylił się do bagażnika, aby schować w nim sprzęt narciarski, na odległość 3 metrów podszedł do niego Bogucki, który po słowach „Poznajesz? No i co teraz?” zaczął do niego strzelać z krótkiej broni kaliber 9 mm, której wzoru biegłym ustalić się nie udało. W tym samym czasie stojący na jezdni Niemczyk podniósł pistolet maszynowy PM-26 produkcji czechosłowackiej i zaczął strzelać w powietrze, aby odstraszyć gapiów. Biegli z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie z rekonstrukcji kanałów ran postrzałowych stwierdzili, że Kolikowski został postrzelony co najmniej 6-krotnie. Ofiara doznała ran postrzałowych głowy, tułowia i kończyn górnych, złamania kości czaszki, rozerwania opon i mózgu, złamania żeber po prawej stronie, stłuczenia prawego płuca oraz uszkodzenia wątroby. W efekcie przyczyną zgonu były wielonarządowe obrażenia w wyniku postrzałów z broni palnej. Po dokonaniu zamachu napastnicy wrócili do samochodu i odjechali nim w miejsce pozostawienia Audi A6 Niemczyka. W czasie jazdy Bogucki miał wziąć telefon komórkowy Dziadka i wykonać z niego jedno krótkie połączenie, w czasie którego powiedział: „Ja już swoje zrobiłem, teraz twoja kolej”. Po dojechaniu na miejsce Korczak udał się do wozu Niemczyka, a pozostali dwaj mężczyźni ruszyli dalej Audi 80 w stronę Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem. Tam podpalili skradziony samochód i pieszo wrócili do auta, w którym czekał Dziadek. Następnie w trójkę pojechali do wypożyczalni sprzętu narciarskiego przy Nosalu, gdzie weszli do baru prowadzonego przez Macieja W. Tam Bogucki wziął telefony od pozostałej dwójki, wykonał z jednego z nich połączenie, po czym spalił karty SIM w palącym się na środku baru ognisku. Na miejscu zjawił się wspomniany wcześniej Piotr Esz i polecił Maciejowi W. odwieźć całą trójkę do domu Esz, znajdującego się przy ulicy Strążyńskiej. Tam Bogucki i Niemczyk zajęli pokój na parterze, zaś Dziadek nocował na piętrze. Wcześniej jednak udali się do kotłowni, aby spalić buty, w których byli na akcji. Kiedy stali przy piecu, do mieszkania weszła matka Piotra Esz, która zwróciła uwagę, że piec jest rozgrzany zbyt mocno i może dojść do pożaru. Jak zeznała, w jej domu przez jedną noc wraz z jej synem przebywało 3 nieznanych jej mężczyzn. Nazajutrz pierwszy z Zakopanego wyjechał Korczak, udając się taksówkami do Oświęcimia.
Tego samego dnia miasto opuścili również Niemczyk i Bogucki, którzy podróżowali oddzielnie. Przez kolejnych kilka dni o zamachu w Zakopanem donosiły media w całym kraju. Pojawiły się również pierwsze hipotezy i pierwsi podejrzani. Zastanawia jednak fakt, w jaki sposób śledczy trafili na trop Niemczyka i Boguckiego jako sprawców zabójstwa. Okazuje się, że stało się to za sprawą dziadka, który został schwytany do napadu na Prosper Bank i w lipcu 2000 roku został świadkiem koronnym do sprawy gangu Niemczyka. W tym miejscu pojawia się pierwszy z licznych znaków zapytania, jakie występują w sprawie zbrodni z Zakopanego. Przede wszystkim zastanawia fakt, że 42-letni Korczak, zatwardziały recydywista, który połowę życia spędził w zakładach karnych, z własnej inicjatywy przyznał się do udziału w zamachu na Pershinga i opowiedział o jego szczegółach, mimo że nikt go o to nie oskarżał. To właśnie z zeznań dziadka wypłynęła teoria mówiąca, że bezpośrednimi sprawcami tamtej zbrodni byli Ryszard Bogucki i Ryszard Niemczyk. Korczak w opowieści o wydarzeniach sprzed Polany Szymoszkowej swoją osobę obsadził w roli przypadkowego uczestnika zamachu, o którego planach nie miał pojęcia. W styczniu 2000 roku w ręce policji wpada Niemczyk, który zostaje aresztowany między innymi do sprawy Prosper Banku. W lipcu 2000 roku zostaje umieszczony w areszcie śledczym w Wadowicach, z którego ucieka 29 października tego samego roku. W czasie szczegółowo zaplanowanej ucieczki gangster rozerwał pordzewiałą siatkę okalającą tzw. spacerniak, wspiął się po niej na górę, następnie rzucił więzienny drelich na drut kolczasty i przedostał się na dach więziennego pawilonu. Stamtąd wszedł na dach przyległego do aresztu sądu. Próbując zejść niżej, spadł z wysokości około 7 metrów, przez co doznał bardzo poważnego złamania ręki. Udało mu się jednak dobiec do czekającego na pobliskim placu Forda Escorta, którym odjechał w kierunku Zakopanego. Schwytano go dopiero w kwietniu 2005 roku w Niemczech. Kiedy ekstradowano go do Polski, karty w procesie o zabójstwo Pershinga były już w zasadzie rozdane. Za dokonanie zamachu na 25 lat skazano Boguckiego, za zlecenie na 10 lat Mirosława D. Maliznę, zaś świadek koronny dziadek już nie żył. Skoro sąd skazał już sprawcę, Niemczyk nie musiał udowadniać, że to nie on celował do Kolikowskiego i potwierdził ocenę sądu, że egzekutorem był Bogucki. Rzeźnik co prawda przyznał się do obecności przed Polaną Szymoszkową, jednak według jego wyjaśnień pełnił on jedynie rolę kierowcy, który przyjechał ze wspólnikami dokonać nie zabójstwa, a uprowadzenia i przez cały czas siedział za kierownicą. Choć Niemczyk brał wcześniej udział w podobnych przestępstwach, posiadał prawo jazdy i na co dzień prowadził samochód. Sąd wykluczył jego wersję o roli kierowcy w tamtym zamachu. Uznano, że miał inne zadanie – strzelać z broni automatycznej w powietrze, co ciekawe, z zamontowanym tłumikiem po to, aby odstraszyć gapiów. Przychylono się za to do wersji dziadka, która rodzi kolejne znaki zapytania. Jak zeznaje bowiem Adam Korczak, w czasie gdy strzelano do Pershinga, on przebywał na tylnym siedzeniu Audi 80 ze zgaszonym silnikiem. Korczak z pewnością nie mógł pełnić funkcji kierowcy, gdyż nie posiadał prawa jazdy i według zeznań jego oraz świadków nie potrafił prowadzić samochodu. Jeżeli zatem uznamy jego wersję za prawdziwą, oznaczałoby to, że w czasie zamachu uważanego przez prokuraturę za przeprowadzony profesjonalnie, w zgaszonym samochodzie z uszkodzoną stacyjką nie było żadnego kierowcy. Napastnicy więc ryzykowaliby, że po wykonaniu zadania ich samochód może nie odpalić, co oznacza ucieczkę pieszo na oczach całej masy świadków. Kolejne pytanie, które nasuwa się w tej sytuacji, co w takim razie robił dziadek w samochodzie zamachowców, skoro upiera się, w co uwierzył mu sąd, że nie miał pojęcia o szykowanym zamachu. Sam jednak zeznał, że przez 2 godziny przesiadywał w aucie przed Polaną Szymoszkową wraz z Niemczykiem i Boguckim, oczekując na Pershinga. Poza tym, jeśli zamachowcy byli profesjonalistami, po co braliby na zabójstwo niepotrzebnego świadka i osobę nieprzydatną nawet do roli kierowcy? Te znaki zapytania mogłyby sugerować, że być może Niemczyk rzeczywiście pełnił rolę kierowcy, zaś dziadek
mógł brać udział w bezpośrednim zamachu. Co w takim razie z Boguckim? Według sądu zastrzelił on Pershinga, ponieważ chciał się zemścić za to, że Kolikowski zlecił zabójstwo jego przyjaciela Nikosia. Ponadto egzekucji dokonać miał na polecenie jednego z bosów Pruszkowa, Malizny, który rzekomo zagwarantował Boguckiemu w zamian przejęcie przestępczej stolicy. O motywach działania Malizny mówiliśmy już w poprzednich odcinkach wielokrotnie. Przyjrzyjmy się jednak sytuacji Boguckiego. Nawet jeżeli rzeczywiście to on pozbawił życia Pershinga w celu przejęcia władzy po starym Pruszkowie, to trudno dziwić się jego linii obrony. Sąd bowiem skazał go na 25 lat więzienia, właściwie tylko na podstawie relacji dziadka, który zresztą swoich słów nie zdążył potwierdzić przed sądem. Ponadto sąd jako jeden z istotnych dowodów świadczących o jego winie wskazał fakt, że Bogucki nazywał Pershinga łysym, a tak wypowiadały się o nim osoby, które go nie lubią. Hipoteza o tym, że Malizna przekazałby w ręce Boguckiego władzę w półświatku stolicy, również wydaje się naciągana. Po pierwsze, rzekomy zabójca Pershinga już jako dwudziestokilkulatek obracał wielomilionowymi kwotami, prowadząc między innymi hotele czy salon z autami najbardziej luksusowych marek. Brudne pieniądze z przestępstw kryminalnych nie powinny więc robić na nim większego wrażenia. Poza tym pod koniec lat 90. siła starego Pruszkowa wyraźnie słabła, a sam Malizna nie był w stanie przekazać władzy, jak ujął to sąd, nad Warszawą, gdyż w stolicy były inne duże grupy przestępcze, nad którymi ani Malizna, ani cały Pruszków nie sprawował żadnej pieczy. Bogucki przez ponad 20 lat niezmiennie podtrzymuje, iż rzeczywiście przebywał w Zakopanem w hotelu Bankowiec, gdzie ściągnął go Niemczyk, który obiecał mu zwrócić tam pożyczone wcześniej 30 tysięcy dolarów. Jako że zwodził go przez kilka dni, poirytowany i chory na zapalenie płuc Bogucki wyjechał z Zakopanego 5 grudnia przed południem. W śledztwie przewija się jednak jeszcze inna postać, która mogła brać udział w tamtych wydarzeniach. Jest to niejaki Mariusz J., znajomy Niemczyka z Podbeskidzia, który przypominał Boguckiego z postury, a po zapuszczeniu brody również z twarzy. Maciej W., który po zamachu odwoził egzekutorów do domu przy Strążyńskiej, zeznał, że była wśród nich osoba podobna do Ryszarda Boguckiego. Co prawda w sądzie niepewnie wskazał, że był to właśnie siedzący na sali Bogucki, jednak taka odpowiedź mogła być następstwem tego, iż Bogucki jako jedyny na sądowej sali ubrany był w czerwony uniform, a kilka dni przed rozprawą w tym samym stroju pojawiał się na zdjęciach w prasie, opisywany jako zabójca Pershinga. Co zdumiewające, Mariusz J. nie został nigdy przesłuchany i podobnie jak dziadek, zmarł zanim zapadły wyroki. Czy zatem Niemczyk mógł w porozumieniu z innymi osobami uknąć intrygę, która miała na celu wystawić i pogrążyć Boguckiego? A może jednak tego ostatniego rzeczywiście pociągał gangsterski świat, a rola mafijnego bossa była dla niego cenniejsza niż miliony zarobione jako jeden z białych kołnierzyków? Istnieje również niezbadany wątek, według którego motyw mógł posiadać również Niemczyk. Jak wynika z zeznań Igora Eł Patyka, złodzieja samochodowego znanego ze sprawy generała Papały, rzeźnik w wyniku nieporozumienia poważnie naraził się Kolikowskiemu. Jesienią 1999 roku Niemczyk miał odebrać kilka aut złodziejom, którzy nie rozliczyli się z nim za wspólne interesy. Wówczas w ich imieniu próbował negocjować Patyk, jednak nie doszło do porozumienia i Igor Eł przekazał numer do rzeźnika swoim szefom. Wówczas do Niemczyka miał zadzwonić Bedzio, prawa ręka Pershinga, jednak rozmowa skończyła się na wyzwiskach ze strony rzeźnika. Wtedy osobiście zadzwonił Pershing, lecz Niemczyk nie uwierzył, że rozmawia z Kolikowskim i jego również potraktował wulgarnymi słowami. Gdy dotarło do niego, że naubliżał samemu Pershingowi, spróbował szybko naprawić sytuację, oddzwaniając i proponując spotkanie w Warszawie. Na zebraniu w jednej ze stołecznych restauracji ludzie rzeźnika przeprosili za całe nieporozumienie i jeszcze tego samego dnia zwrócili auta. Pershing miał być jednak nieugięty i kazać poinformować Niemczyka, że ten może spodziewać się uprowadzenia, z którego będzie musiał wykupić się za okrągłą sumę. Czy zatem rzeźnik mógł próbować wyprzedzić ruch Pershinga? Czy byłby zdolny do tego,
aby z obawy o swoje życie zaatakować bossa numer jeden? Te wszystkie znaki zapytania najprawdopodobniej na zawsze pozostaną bez odpowiedzi. Sąd wiele lat temu zamknął sprawę prawomocnymi wyrokami, a ci, którzy mogliby rzucić na nią nowe światło, nie żyją lub zabiorą swoją wiedzę do grobu. My możemy dziś jedynie snuć domniemania na temat tej najgłośniejszej w historii polskiej mafii zbrodni. Główny bohater tego odcinka, Ryszard Niemczyk, w 2007 roku został skazany na 25 lat więzienia. Sąd uznał go winnym 12 z 13 zarzucanych czynów, w tym udziału w zamachu na Pershinga i kierowania gangiem. Przed sądem w Bielsku Białej odpowiedzieli również członkowie jego kilkunastoosobowej grupy, którym zarzucano napady rabunkowe, porwania dla okupu czy nielegalne posiadanie broni.